Czym się różnią studia mobilne od tradycyjnych studiów? Tradycyjne studia polegają na tym, że w klasie zbiera się grupa młodych ludzi, a profesor dzieli się z nimi swoją mądrością. Oni to notują, a po wielu latach stwierdzają, że średnio to się przydaje w praktyce. Studia mobilne polegają na tym, że jest bardzo dużo pracy projektowej, czyli do teorii, którą się poznaje również podczas tych studiów, dodawane są projekty i w trakcie pracy w zespole, co jest bardzo pożądane przez pracodawców, młodzi ludzie uczą się, jak teorię zastosować w praktyce na realnych projektach, a robiąc te projekty, poznają dodatkowo firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze, co jeszcze bardziej ułatwia staż w dorosłe zawodowe życie. Pracując na projektach, młodzi ludzie również uczą się, czy pozyskują miękkie kompetencje. Umiejętność pracy w grupie, pracy w stresie, odpowiedzialności, deadline'ów, które są bardzo ważne. To wszystko, czego oczekują od nich pracodawcy, to można pozyskać podczas studiów mobilnych.